Mamy dalszy nasz cykl. Czy wiesz, co masz? Hebrajczyków 7 rozdział, 12 werset mówi tak. Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Kapłaństwo to jest reprezentowanie człowieka przed Bogiem. Kto to jest kapłan? Ten, kto reprezentuje człowieka, innego człowieka przed Bogiem. Dla przeciwieństwa prorok to jest ktoś, kto prezentuje Boga przed człowiekiem. Taka jest różnica. Dlatego jest napisane kapłani i prorocy. Oni tam zawsze byli razem w takich teamach, kapłani i prorocy. Bo jedni się zajmowali tym, żeby prezentować, reprezentować człowieka przed Bogiem, a drudzy się zajmowali tym, żeby reprezentować Boga przed człowiekiem. Coś w tym goście. Zmiana to jest sytuacja, w której ktoś lub coś staje się inne niż dotychczas. Zmiana kapłaństwa następuje wtedy, gdy człowiek zmienia bóstwo, któremu służy. Następuje zmiana kapłaństwa. Kiedy człowiek zmienia bóstwo, wtedy jest zmiana kapłaństwa. Bóstwo to coś, co czcimy, szanujemy, liczymy się z tym. Chcę dzisiaj mówić o tym, czym, o tym, że masz w sobie moc do zmiany. Ja powiem tak, chęć w ludzkich umysłach zamyka się na takim bardzo płytkim poziomie poglądu. Każdego zapytasz, czy chcesz, odpowie ci, chcę. Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto by nie chciał jakiejś Bożej rzeczy. Nie znam precedensów. Natomiast to, co ja zobaczyłem w swoim życiu, to, co ja zaobserwowałem przez okres mojego chodzenia z Bogiem, to jest to, że ludzie nie posiadają świadomości posiadania mocy do zmiany. W ogóle gdzie się rozbija problem, znaczy gdzie on powstaje. W momencie, kiedy idziesz przez życie i stajesz twarzą w twarz z jakimś Goliatem twoim. Wtedy wszystko się weryfikuje. Wtedy wychodzi do wierzchu to, co ty rzeczywiście wiesz o swoim dziedzictwie. Wtedy to wychodzi do wierzchu. I prawda jest zatrważająca. Otóż masa ludzi w szeroko pojętym kościele nie wie. Nie wie. Czy nie są poinformowani? Są. Czyli na tym płytkim poziomie, tak jak na płytkim poziomie ktoś czegoś chce, bo zawsze twierdzi, tak jak powiedziałem, że chce, tak samo na tym płytkim poziomie każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek powie ci, wycytuje ci w oczy, co on posiada. Rozumiecie? Ale to nie jest wiedza. Rozumiecie? Wiedza w znaczeniu Bożym to jest ginosko, osobiste poznanie zjawiska. Zapoznanie się z tym zjawiskiem, tak, że jest się go pewnym. Agata, kiedy pierwszy raz urodziła, przyszedł na świat nasz syn Wiktor, ona czasami o tym opowiada, kiedy patrzyła na to dziecko, to dziecko było obce dla jej mentalności.
patrzyła na to jako młoda dziewczyna i mówiła, to było we mnie, to było we mnie, teraz leży koło mnie. Ale jaki związek mój z tym? Bo można było dziecko nosić przez 9 miesięcy w sobie, ale nie mieć związku mentalnego z nim. To dzisiaj się uczy w tych nowoczesnych szkołach o tym, jakie matka ma mieć związek z dzieckiem i tak dalej. Nie wiem, czy wy troszeczkę się, jak się troszkę interesujecie sprawami socjologicznymi, to możecie zobaczyć, że te pokolenie, na przykład powojenne, to się mówi, że ono było tym pokoleniem, które dokonywało zimnego chowu. Czyli te związki między rodzicami a dzieckiem w zasadzie bardzo często nie występowały do końca życia. Rozumiecie? To, że kobieta była w ciąży, to nie było nic, co miało miano zjednoczenia. O, mam dziecko, moje dziecko. Wow, wow, wow. Nie. Trzeba było urodzić. Pamiętaj, trzeba było urodzić, trzeba było wykarmić. Nieraz słyszały takie dzieci od swoich rodziców. Ostatnio właśnie z kimś rozmawiałem, ktoś mi powiedział, że dziadek tej osoby zwracał się do nich bachory. Czy te bachory przyjechały i ta osoba nigdy od swojego dziadka, nigdy, nigdy, przez całe życie nie słyszała innego sformułowania. Są te bachory, już przyjechały te bachory. Dzieci były tak zwanym złem koniecznym. To było zło konieczne. To dopiero jak podrosło, to się nadawało do pracy. Jak się nadawało do pracy, to coś, ten byt taki, był uznawany. Rozumiecie, co chodzi? Bo inaczej to po co to jest? Trzeba to wykarmić, kolejna gęba do wyżywienia. Że te związki były żadne. Czyli można coś w sobie mieć, a nie mieć z tym związku. Chrześcijanin może posiadać informacje, ale nie mieć z tą informacją związku poznawczego. Rozumiecie, o czym mówię? Stąd w ogóle ten cykl też, cały ten cykl. Czy ty wiesz, co ty masz? I my będziemy sobie krok po kroku szli w coraz takie większe zagadnienia naszego życia. Bo to, ta świadomość jest tu kluczem. Kluczem. Jeśli, widzicie, ja na przykład wiem, że mam uzdrowienie, ale to ja wiem, że mam uzdrowienie. W ogóle nikt ze mną nigdy nie porozmawiał do tej pory i nie porozmawia do końca moich dni na temat problemów z uzdrowieniem. Problemów pod tytułem, ktoś powie, no bo ja nie jestem zdrowy. On nie usłyszy ode mnie nigdy takich sformułowań. Wiesz, rozumiem cię, naprawdę jestem z tobą sercem. Nigdy tego nikt ode mnie nie usłyszał i nigdy tego nikt ode mnie nie usłyszy. Ja w ogóle nie jestem sercem z czyimś problemem. W ogóle. Ktoś powie, nie masz empatii. Nieprawda. Ja mam na drugie empatia. Rozumiesz? Ja mam empatia na drugie. Tylko ja sympatyzuję, rozumiecie, z Bogiem, a nie z diabłem i jego pomiotami. Ja nie sympatyzuję z diabłem i jego pomiotami. Nie jestem empatyczny. W stosunku do tego, że ja się związuję, przyjdę teraz do Ewki, będę ją klepał po plecach. Ewa, naprawdę jeździsz na wózku? Po prostu. Ja chętnie ten wózek spalę, tylko komisyjnie spalę któregoś dnia tutaj. Ewka będzie polewać go benzyną, ja go podpalę tutaj na środku, człowieku nawet zapłacę za to mandat. Rozumiesz? Wtedy tak. Ja w ogóle nie sympatyzuję w ogóle z jej problemami. Ja bym był kretynem, i nie mógłbym jej w oczy spojrzeć. Jak ja bym jej mógł usługiwać, jak jej pomagać, jak ją kochać? Nie rozumiem. Ktoś powie, no, ale dlaczego? Ja mówię, bo ja wiem, co ja mam. Ja mam w sobie uzdrowienie wybite, rozumiesz, jak gwoździem na miedzianej w ogóle tablicy. Że zdrowie należy się każdemu odrodzonemu z Bożego Ducha człowiekowi jak psu Buda. Się mu to należy. To się nie wymadla, nie wyprasza,
nie wybłaguję. Okej? To się należy mi się. I koniec. Ja wiem, co ja mam. Mam zdrowie, finito. Rozumiecie? Finito. Ostatnio oglądałem sobie program o starych ludziach. Nie starych, 80, 90, 100 lat. Ci ludzie, którzy tam byli stulatkami, to do 100 lat to oni bez żadnej opieki funkcjonowali. Babcie, dziadkowie. Rozumiecie? Jest facet w tej chwili w Indiach, który normalnie funkcjonuje, ma zdrowe oczy, zdrowe uszy, zdrowe nogi. Rozumiecie? Urodził się w 1896 roku. Normalnie chodzi. Sprawdzają teraz go ze wszystkich stron, czy on rzeczywiście ma tam te 124 lata. Rozumiecie? I pytają tych ludzi, z jakich powodów, czy są jakieś... No i różne rzeczy ludzie mówią, jakie są powody z ich punktu widzenia. Ale niesamowite jest to, że w zasadzie każdy z tych ludzi jest absolutnie przekonany, że jest samodzielny, jest zdrowy, jest silny. Wiecie, o co chodzi? Oni jakby intuicyjnie wiedzą, co mają i to ich trzyma w takim stanie. Nawet w tych badaniach natknęli się na jednego mnicha buddyjskiego w ogóle, który twierdzi, że on jest nieśmiertelny. Jest tak stary, jest pomarszczony jak śliwka. Zapytali, ile ma lat? On powiedział, że około 1500. I teraz w ogóle, a co jest ciekawe, on jest przedmiotem badań naukowych, ten człowiek. Bo oni są w szoku. On w ogóle mówi, no ale ja jestem nieśmiertelny. No co? No koniec. On jest nieśmiertelny. On tak twierdzi. Mnich taki stary, człowieku. Buddyjski, łysy. W ogóle... I normalnie, logicznie jeszcze z nimi tam sobie konwersuje, rozumiecie, z tymi naukowcami. Oni badają ich, mówią, ale skąd on się wziął, skąd to takie coś wyrosło, skąd to wyszło. On człowieku w ogóle bezkrytycznie mówi, ale ja jestem nieśmiertelny. Ty powie, co to jest? Ja mówię, nie wiem, co to jest. Może w ogóle jakieś przekonanie ten człowiek takie ma. Może on gdzieś coś znalazł. Wiecie, ja od kiedy poznałem Jezusa, to ja się bardzo rozciągnąłem na różne rzeczy. Bo wiecie, Jezusa spotkałem. Wiesz, o co chodzi? Spotykasz się z Bogiem. Nie wiem, czy jest coś dziwniejszego. Nie spotkać się z Bogiem personalnie na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy jest coś dziwniejszego. Więc ja bym się w ogóle nie zdziwił. Rozumiecie, że taki człowiek żyje tyle lat. Ja bym się na przykład nie zdziwił. Ja bym był ciekawy tego. Ja bym w ogóle tego w głowie bym nie podważył. Czemu bym tego w głowie nie podważył? Bo... Jeżeli ten człowiek wie, co ma, to on to ma i koniec. I wiesz, o co chodzi? Jak ty wiesz, że coś masz, jesteś z tą wiedzą za pan brat. Na przykład wiesz, że masz moc do zmiany. To znaczy, że żadna zmiana ci nie straszna. Żadna zmiana ci nie straszna. Jak straszna ci zmiana, to ty wątpisz w to, co masz. Powiedziałem, że zmiana kapłaństwa następuje wtedy, kiedy człowiek zmienia bóstwo, któremu służy. Wiesz, bóstwo to jest masa różnych rzeczy. Dzisiaj czytałem sobie rano Biblię, tak uśmiałem się przy śniadaniu, mówię, Agaty, zobacz, napisali, Izajasz mówi, oddają cześć drewnianemu klocowi. W ogóle mówię, mistrzowski tekst. Izajasz siedzi i mówi, nie no, oddają cześć, mówi, klocom. Mocne. Ale bóstwo to też pogląd na przykład. Pogląd to jest bóstwo. Służy się jakiemuś poglądowi. Na przykład ktoś ma pogląd, jestem chory. Czemu jesteś chory? No bo to widzę i tak się czuję. O, masz pogląd. Jesteś kapłanem tego bóstwa. Ja nie mam pieniędzy. Czyli matka nie miała, ojciec nie miał, babka nie miała, dziadek nie miał, też nie mam. Nikt u nas nie ma. Ja nie mam wykształcenia, nie mam aparycji, nic nie mam. Nie mam inteligencji. To jest pogląd. Nie mam pieniędzy.
Rozumiesz? To jest bóstwo. To jest bóstwo. Zobacz, ty prezentujesz przed tym bóstwem swoje życie. Gdy zmienia się kapłaństwo, czyli człowiek zaczyna hołdować innym poglądom, to automatycznie zaczyna się zmieniać system prawny, czyli rzeczywistość. Zobaczcie, gdy następuje zmiana kapłaństwa, następuje zmiana prawa. Zmiana to drzwi do nowej rzeczywistości. Człowiek, który ma świadomość w sobie, że posiada moc do zmiany, wchodzi pod nowe prawo. Na przykład prawo sukcesu. Na przykład prawo zwycięstwa. Na przykład prawo zdrowia. Bo tam inne prawo obowiązuje. Są różne prawa. Rozumiecie? Różne prawa. Jest na przykład taki stan w Ameryce, już nie pamiętam, który, chcecie sobie to sprawdźcie w internecie, że, i to jest ciekawe, bo tego się dziś nikt tam na to się nie przygląda, ale to jest zapisane w prawach tego stanu, że na przykład seks w małżeństwie jest dozwolony tylko w jednej pozycji. I słowo honoru to jest normalnie w jakimś tam stanie, Nebraska czy w czymś tam, rozumiecie? Takie prawo jest. Czy okazuje, że kiedyś to za to można było iść do więzienia, się tam sąsiad jakiś, wiesz, na policję poszedł, powiedział. To on tam to żono robi w domu. To do puchy można było iść. Ale to prawo jest, obowiązuje. Śmieszne. Dzisiaj w ogóle zabawna historia, rozumiesz? Ale jest to prawo. W ogóle jest to prawo. Wiecie, że jeszcze do niedawna istniało prawo, że w Polsce można jeździć po chodniku. Nie było prawo. Dopiero potem zmienili to, że nie można po chodniku samochodem jeździć. Rozumiecie? Takie było prawo. I teraz, kiedy człowiek zaczyna być świadomy, że posiada moc do zmiany, to wchodzi pod władzę zupełnie innego prawa. Wcześniej był pod systemem prawa niemocy, teraz jest pod systemem prawa mocy. Jest, to prawo jest. To jest bardzo ważne. To nie jest czyjeś widzimisię, uda mi się, tylko to jest prawo. Prawo. Tak jakbyś wyjechał do innego kraju. W tym kraju tego nie wolno było robić. W tym kraju się szło za to do więzienia, a w tamtym kraju nie idzie się do więzienia. Można to normalnie robić. Rozumiesz? W Polsce usiądziesz sobie, proszę ciebie, na balkonie w domu, postawisz sobie bongo, proszę ciebie, naładujesz tam marihuany, zaczniesz sobie jarać. Jeden telefon, przychodzą panowie, zabierają bongo, zabierają ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Idziesz pod prokuratora. W Holandii, człowieku, balkon, bongo. Idzie policja. 1500 kilometrów dalej tylko. Rozumiesz? U nas mają prawo cię zatrzymać, bo im nie pokażesz dowodu. W Polsce. Rozumiesz? Policjanci. W Holandii nawet cię przeszukać nie mogą bez prokuratora. Przeszukać. Ty w ogóle możesz odmówić rozmowy z nim. Ja nie będę z panem rozmawiał. Jak nie mają jawnych zarzutów, nic ci nie mogą. 1500 kilometrów dalej tylko. Inne prawo. Wiecie, co to znaczy? Ja chcę was, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz, że kiedy uznajesz, że masz moc do zmiany i zaczynasz za pomocą tej mocy dokonywać jakiejkolwiek zmiany, to zaczyna ci obowiązywać nowe prawo. Że musi ci się udać. Musi ci się udać. Też tej zmiany, ale musi ci się udać. Takie jest prawo. Księga Hioba 14:14. Przez wszystkie dni twojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana. Zmiany są stałym elementem życia. Stałym. Ktoś, kto nie chce zmian w swoim życiu, to jest człowiek, który blokuje swoje życie. Ktoś, ludzie mówią, ja jestem taki stabilny, taki
Nie. Stabilność to jest zupełnie inna sprawa. Stabilność to jest wierne stanie na fundamentalnych prawidłach. To jest stabilność. I tutaj człowiek musi być otwarty na wszelką zmianę. Wszelką zmianę. Zmianę zachowań, zmianę ubrania, zmianę miejsca życia, zmianę miejsca pracy, zmianę. Są zmiany ze złego na dobre oraz zmiany z dobrego na lepsze. Wielu ludzi uważa, że ma dobrze. Ale czy wierzysz w to, że możesz mieć lepiej? Masz dobrze, a wiesz, że możesz mieć lepiej? No bo jak masz źle, to nawet marzysz, żeby mieć lepiej. Choć też musisz zadać sobie pytanie, czy jesteś absolutnie przekonany, że zmiana jest możliwa dla ciebie. Ale jak masz dobrze, to co? A, no mam dobrze. A wiesz, że może być lepiej? Naprawdę? No może być lepiej. Chciałbyś to zrobić? Chciałbyś coś zmienić? Wielu chrześcijan w ogóle robi taką dziwną rzecz. Są tutaj, w tym miejscu i oni sobie myślą o takich dobrych rzeczach na przykład, nie? Na przykład jest dziewczyna, tam nie ma męża na przykład. Jest ona sobie stoi w tym miejscu życia z Bogiem. Czy też chłopak, co nie ma żony, stoi z Bogiem. I teraz tak, chciałbym mieć żonę, chciałbym mieć męża. No oczywiście sobie tam tworzy tą wizję męża, żony w przyszłości w ogóle. I to jest w ogóle fajne, no nie? Tylko między tym miejscem, w którym ten człowiek stoi, a miejscem posiadania męża czy żony jest taka przestrzeń duża. I to się nazywa system zmian. Tam jest wiele zmian musi być. Wiele zmian. Tylko ten człowiek nie chce tych zmian. Są kobiety w chrześcijaństwie, co wyglądają jak nikt. Nikt. I on na przykład chce mieć męża. No nie wygląda jak nikt. Nie wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to jest brat, czy to jest siostra. Nie wiadomo. Trudno powiedzieć. W wyglądzie, w dyskusji. Rozumiesz, o co chodzi. Bo to na niby wygląd taki fajny. Podchodzisz blisko, chcesz porozmawiać. Już jako, Goliat. Jak tu dojść? I teraz mówisz, trzeba się zmienić. 90% facetów nie będzie cię chcieć. Dlaczego jestem taka Boża, taka święta, taka... Jesteś cholera. 90% facetów nie chce mieć cholery. Jest te 10%, co chcą mieć, tylko potem w konsekwencji rzadko która z tych choler chce mieć tego faceta. Bo to się okazuje jakiś pantoflacz, jakiś popapraniec, jakieś coś tam. Rozumiesz? Wiesz, ale... A teraz jej mówię, ty, ale nie możesz być taka cholera. No nie możesz taka być. No to co mam zrobić? Ja mówię, zmienić się. Zmienić się. Jak się zmienić? Masz moc do zmiany. To się na tym zamyka. Bardzo często ten człowiek nie rusza się z tego miejsca i dalej marzy. Marzy. Jego życie jest strefą marzeń. O mężu, żonie, gdzieś tam przyszłości, wiesz o co chodzi. I tak jest z masą rzeczy. Ktoś chce zarabiać większe pieniądze. Tak, cytuję ten drugi list do Koryntian, że Chrystus, tak, on swoim ubóstwem mnie pobłogosławił, w ogóle bogaty jestem. Wiesz o co chodzi, nie? Mówi, trwa w tym miejscu, w którym jest. Trwa w tym miejscu 3200. I on trwa w tym 3200. 3200, bo 3200 powoduje, że nie umieram. Mam 3200. Cud. Rzeczywiście. Szczególnie w Warszawie. To jest cud, te 3200. Chciałbyś mieć więcej? No jasne, mi się należy z krzyża, człowieku, wszystko. Z krzyża. Syn nasz wczoraj przyszedł do nas, zdejmuje bluzę, coś wam pokażę. Zdjął bluzę, wytatuował sobie takiego Chrystusa na plecach. Na całe plecy. Odtąd dotąd. Inri, rozumiesz?
Jezus Nazareński, król żydowski. Popatrzyłem, no pff, facet ma potężny krucyfiks na plecach. Rozumiesz, o co chodzi? Mówię, petarda. Popatrzyłem tak na niego, mówię, i taka w ogóle od razu wizualizacja. Mówię, iluż chrześcijan ma tak w duchu? Mają w tej duchowej rzeczywistości wytatuowanego Chrystusa na plecach. Tak sobie pomyślałem wczoraj, jak patrzyłem, no nie, na tego naszego syna. Pierwsza myśl, mówię, kurczę, rzadko go będzie widział, mówię. Pierwsza myśl taka była mnie, rzadko będzie go widział. Ja mam tatuaże na plecach, ja bardzo rzadko je widzę. Rozumiecie, czasem to aż spojrzę, żeby sobie przypomnieć, co ja tam mam. Bo to są plecy. Popatrzyłem wczoraj, jakieś objawienie mnie w ogóle przeszło. Mówię, Boże, jak wielu jest takich chrześcijan, którzy to mają. Mają tego Chrystusa. Natomiast o co chodzi? To jest w pewnym sensie jakby nieczynne. Nieczynne. Dlaczego? Bo między tym, że oni go mają, a tym, co on może dla nich zrobić, jest przestrzeń pod tytułem system zmian. Tu trzeba zmian, żeby dojść do miejsca, w którym ten Chrystus uwolni realnie swoją moc. Zmiany, zmiany, zmiany. I dlatego, rozumiecie, dlaczego ja o tym dzisiaj mówię? Zarówno do tych zmian, z gorszego na lepsze i z lepszego na jeszcze lepsze, potrzebna jest moc. Moc to jest praca wykonana w jakimś czasie. Moc to jest umiejętność zrobienia czegoś. Ty w ogóle wierzysz w to, że ty masz umiejętność zrobienia wszystkiego, jeżeli chodzi o jakąś zmianę? Ty ją masz. Ty jej nie musisz nabyć. Ty nie musisz się modlić o to. Boże, daj mi moc, abym dokonał tej zmiany. Ty tą moc posiadasz dziś. Jesteś jej posiadaczem. To jest jakaś siła, która będzie działać gdzie? W czasie. Dla ludzi moc kojarzy się w ogóle z czymś enigmatycznym, jakby z takim, że oni chcą się czuć jak kondensator. Chcą w sobie czuć jakąś energię. Energię. Wiecie, jak ja dzisiaj z tym moim spuchniętym brzuchem i z temperaturą wychodziłem z psem, ja nie czułem żadnej energii. Żadnej. Żadnej. Byłem bardzo świadomy istnienia mojej wątroby. Rozumiecie, o co chodzi? Mi spuchło to wszystko i taki szedłem taki jak ten, jak bomba, jak balon w ogóle. Rozumiesz? Zero odczuć jakiejkolwiek mocy do tego, aby wziąć tą zmianę. Zero. Ale ponieważ jestem zaprzyjaźniony, tak jak powiedziałem, mam te ginosko z konkretnymi sprawami związanymi właśnie z tym tematem, to co? To je zastosowałem i przyszła zmiana. Trzeba było jakiegoś czasu. Akurat w tym wypadku to było około 20 minut. Potrzebna była zmiana na to. Tak? Potrzebna była zmiana, która trwała 20 minut, ona się była rozciągnięta w czymś. Kiedy zacząłem ją realizować? Kiedy zacząłem uwalniać Boże Słowo w związku z tą sytuacją. Tak? Czyli moc to jest siła rozłożona w czasie. To siła rozłożona w czasie. Moc to siła do działania. Moc to nie jest siła, która zmienia jakiś element bez udziału człowieka. Moc to siła do działania. Chcesz realizacji twoich marzeń, to musisz coś zrobić. Zrobić coś. Zrobić coś. Uczysz się, Michał, angielskiego? Uczysz się. Ale miałeś przypadki w Kenii, że mówiłeś po angielsku do ludzi i sam byłeś zdziwiony tym, co ty, jak ty do nich mówisz. Bo Duch Święty potrafi tak działać.
To nie znaczy, że on się ma nie uczyć angielskiego dalej, jak on chce coś działać za granicą. Rozumiecie? Duch Święty, ja zawsze mówię, ty zostaw Ducha Świętego i Jego cuda w spokoju. To jest w ogóle fachowiec od tych cudów, zawodowiec, to jest pan czasu. Rozumiesz? On ma wszystko obcykane. Ty tego ani nie wymodlisz. Rozumiesz? Ani od niego nic nie wyrwiesz, nie wyciągniesz od niego. To nie tak działa. Jak on suwerennie coś sobie tam dziubnie, to se dziubnie. Niech se dziubie, jest Bogiem. Rozumiesz, o co chodzi? Nikt nie ma żadnego prawa powiedzieć mu nie rób lub rób. Okej? Ale ja od początku mojego chrześcijaństwa zaczynałem szukać mojej roli w tym wszystkim. Mojej roli. Ja bardzo szybko zrozumiałem, że Bóg to Bóg, a ja to ja. I teraz, kiedy ja jestem z Nim zjednoczony, to nie jest takie hop-siup, rozumiecie? Że On sobie działa samodzielnie, bo On się zjednoczył ze mną, aby działać wespół ze mną. Co On tam se sam zrobi poza mną, to jest Jego sprawa. Niech On tam se robi, co chce. Ale ja z Nim mam pewnego rodzaju układ. Pewnego rodzaju podpisaliśmy kontrakt. Jeżeli ja wiem, że mam moc do zmian, to teraz ja patrzę w moją przyszłość, widzę jakiś cel, tak? I natychmiast przyglądam się, ja się nie fascynuję. Słuchajcie, ja brałem narkotyki tyle lat. Ja nie mam czegoś takiego, patrzę w cel, ale jazda. Rozumiesz? Nie. Patrzę w cel i natychmiast ja schodzę, bo cel jest wysoko. W ogóle wiesz, jak się cel ogląda w życiu, to się jest na skrzydłach lata. Ale będę rzeczy robił, ale będzie, wow, wow. To się na skrzydłach lata. Tylko ja bardzo szybko uczę się tak, dostrzegam cel, widzę go, jest chwilowa fascynacja, wow. Następnie szybko schodzę do poziomu, rozumiesz, gdzie się niebo łączy z ziemią. I natychmiast patrzę, od razu jest tak, co masz Cerojski do roboty? Żeby tam dojść. Aha, to i to. I teraz co? Ja tu zaprzęgam Ducha Świętego i mówię, Panie, lecimy. To trzeba zmienić. I co robię? Do celu idę. Bo mam moc do zmian. Ludzie się fiksują na celu. Rozumiesz? Ale będzie. Ja się w ogóle na tym nie fiksuję. Nie obchodzi mnie to. Rozumiesz? I tak wiem, gdzie mam pójść. No to sobie tam teraz co? Dojdę, tak? Co robię? Zbieram informacje, modlę się, szukam kontaktów, rozumiesz? Przyglądam się, co zmienić w sobie, jakimi ludźmi się otoczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Cała infrastruktura. Co zmienić? To. Może muszę takie poglądy zmienić. Może muszę to zmienić. Ja się w ogóle przestałem przywiązywać do swoich poglądów. Wiecie, czym są dla mnie moje poglądy? Tym, rozumiecie, czym prawda dla rzeczywistości. One są pragmatyczne. To jest pragmatyzm. Dlaczego? Ktoś mówi, czemu tak uważasz? Ja mówię, bo to działa. Tylko dlatego, ja mówię, no. Jest jedyny powód, dla którego ja tak uważam w jakiejś sprawie. Bo to coś działa. Jakby to coś nie działało. Rozumiecie? Na przykład kiedyś rozmawiam z takim człowiekiem i on mówi, Bóg suwerennie uzdrawia. Ja mówię, naprawdę tak uważasz? Tak, Pan będzie chciał, to Pan mnie uzdrowi. Ja mówię, i znaczy, i ty cały czas w chorobie swojej chodzisz, masz takie coś. I ty w ogóle śmiesz do mnie powiedzieć, że ty masz relację z Jezusem? Chodzisz w swojej chorobie 30 lat i mówisz, Pan któregoś dnia mnie uzdrowi. Ja mówię, Chryste jedyny. Ja bym z tym człowiekiem nie chciał mieszkać jednego dnia pod jednym dachem. Przecież on musi być ciężki, rozumiecie, o co chodzi?
strasznie ciężki musi być w wybyciu, bo co, bo on cierpi. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy z Norbertem Marczyńskim, mówiłem o tym na takiej usłudze i wyjechał gość na wózku inwalidzkim i podchodzimy, bo wyszli ludzie, żeby się modlić, jakieś sprawy różne i podchodzimy do niego, czego chcesz? A on mówi, takiego bym chciał głębokiego, takiego rozwoju wewnętrznego i tak dalej. I Marczyński nie wytrzyma, mówi do niego, czego byś chciał? Rozwoju wewnętrznego? Przecież ty na wózku jeździsz. Na wózku jeździsz. Na wózku jeździsz. Ty powinieneś tu wykrzyczeć nam. Chcę być zdrowy. Mam jeden cel, żeby na nogach chodzić. Jaki rozwój? Co ty jesteś? Oto był starszy zboru tamtejszego kościoła. Rozumiecie, o co chodzi? On miał takie coś miał. Ale wiecie, dlaczego on takie coś miał? Bo tu zmian nie potrzeba, bo tu można siedzieć na tym wózku i rozmyślać, jakim się będzie Seneką, rozumiesz, niebawem. A tutaj to trzeba było tak, przez wiarę przyjąć uzdrowienie, rozumiesz, o co chodzi? I zacząć zasuwać na swoich nóżkach. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Trzeba byłoby robić tak. Czyli co? Zmiany, zmiany, zmiany. Kurczę, wszystko mi się pochrzani. Nie mogę rano wstać, normalnie wziąć pupy i na ten wózek posadzić, jak to robię zwykle, tylko teraz muszę co zrobić? Leżę. W imieniu Jezusa. Wiesz, o co chodzi? Hagen tak działał. Ojciec wiary. Przynajmniej mojej. Rozumiesz? Tak działał. Leżał sparaliżowany na łóżku i mówi, Panie, nie mogę chodzić. A Bóg mówi, ja uważam, że możesz. Bo w moich ranach i sińcach jest Twoje uzdrowienie. Panie, a ja nie chodzę. No ja myślę, że chodzisz. To czemu nie chodzę? Bo nie chcesz. Jak nie chcę chodzić? No wstań i chodź. Co Ty wierzysz? Bardziej swoim oczom niż moim słowom? No błagam Cię. Przecież ja Ci powiedziałem, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Tak? Powiedziałem Ci, no tak. Przecież Hagen na podstawie Ewangelii Marka zaczął chodzić. Rozumiecie? Samral leżał śmiertelnie chory w domu i w tej małej izdebce jego ojciec robił mu trumnę obok. Rozumiecie, o co chodzi? Samral mówił, nie wiem, czy Wy to rozumiecie. Leżysz, a obok twój ojciec robi ci trumnę. Jakaż motywacja? Leżałem, mówię, Boże, wszystko się skończyło. Mówi, koniec. Matka mnie przyprowadziła pastora, pastor powiedział, że koniec. Pastor zamknął temat, rozumiesz? Więc co, ojciec po deski i robi trumnę w tym samym pomieszczeniu. Przecież to jest jakaś groteska. I sam leży i mówi, nie, Boże, to się tak nie może skończyć. No. Ja dopiero życie zaczynam. I ten sam głos, co do Hagena, dlatego oni się spłuknęli później, bo oni się rozumieli jak Bolek Lolka. Rozumiesz? No to nie chcesz leżeć, to co? To wstań i chodź, bo ci ojciec trumnę struga. To wstań i chodź. Zmień pogląd, bo skończysz w tej trumnie, Lester. Rozumiesz, o co chodzi? To Lester mówi, nie, no to wstaje. Rozumiesz? I rozpoczął swoją służbę. W trudnych warunkach, co? Hagen też w trudnych. Ale co oni mieli? Rozpoznali, że potrzebują zmiany. I że do tej zmiany muszą jakoś dojść. I że mają siłę, aby do tej zmiany dojść. Że mają tą siłę. Że oni to mają, mają, nie muszą prosić, nie muszą skądś dostać. Oni to posiadają w sobie. Moc jest naturalna i ponadnaturalna, to nie ma znaczenia jaka. Ludzie mówią, ja bym chciał być tak przez Boga uzdrowiony. Jakie to ma znaczenie, jak Cię Bóg uzdrowia? Którędy, co mnie to obchodzi? Tak jakbyś leżał ranny i by się zastanawiał, byś mówił człowieku, nie wiem, temu chirurgowi, przecież to tą stroną chcę, żebyś mi kulę wyjął. A chirurg mówi, ale mam lepszy plan, bo ci wyjmę tędy, to ci urwę pół czegoś. Rozumiesz?
Zarówno masz w sobie zarówno moc naturalną, jak i ponadnaturalną. Rozumiesz, o co chodzi? I naturalną, i ponadnaturalną. Ty ją masz. Po prostu ją posiadasz. Ewangelia Mateusza 6:7. Przyszedł Jezus do uczniów swoich i dał im moc nad. Nad czym? Nad wszystkim. Nad wszystkim dał im moc. Przyszedł Jezus do uczniów swoich i dał im moc do. Moc mają uczniowie Jezusa. On przyszedł do uczniów, żeby być świadomym głęboko tego, że się posiada moc do zmiany, trzeba chcieć być uczniem. Moc jest zawsze nad, czyli że zawsze jest wyżej niż słabość. Dał im moc nad. To jest pod, a to jest nad. To jest problem. On jest zawsze gdzie? Pod. Czemu pod? Bo moc jest zawsze nad. Dał im moc nad. Pojawia się jakiś problem w twoim życiu? Pierwsza twoja myśl powinna być: mam moc nad tym. To coś, obojętnie coś, głowa mi odpadła. Rozumiesz, o co chodzi? Mam moc. Dlaczego takich używam w ogóle dziwacznych porównań? Wiesz czemu? Żeby być może wstrząsnąć, kim trzeba wstrząsnąć. Nie, że jest problem. Co mnie problem? Co mnie problem? Natychmiast uczeń przekierowuje swój wzrok na to, że ma moc nad tym problemem, bo tak powiedział Bóg. Masz moc nad tym. Okej, Boże, mamy problem. Ja wcześniej mówię do Boga, mamy problem, Panie. Wjeżdżamy w Niego, Panie. Mamy problem, wjeżdżamy w Niego, bo nad tym jesteśmy. Dzieje apostolskie 1:8. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie moc wziąć, szerokie słowo, przyjąć, odebrać, zrozumieć, wziąć ją jako coś ważnego, czy też pochwycić gwałtem, uprowadzić, czyli być najaranym jak szczerbaty na suchary na to. Być świadomym tego w 100%, że to się posiada. Nie dać się wybić żadnym okolicznościom. Wziąłem, przyjąłem, mam, finito. Czasami ludzie zgrzeszą, upadają. Nic już nie mam. Masz cały czas, masz moc do zmiany. Ale ja leżę, to wstań. Masz moc do... Co mam robić? Mam wstać. Czemu chcesz leżeć? Bo jestem zerem. Naćpałem się, nachlałem. Wstań. Wstań. Wstań, bo ci wyjmę oko. Wstań. Wstań! Masz moc do wstania. Ale ja jestem grzesznikiem. Nie! Jesteś głupi. To fakt. A to jest twój charakter. Marny masz charakter. Rozumiesz? Ale możesz wstać. Możesz wstać. Możesz wstać. Przestań użalać się nad swoim stanem. Masz moc do zmiany. Masz moc do zmiany. Wczoraj oglądaliśmy bajkę. Piękną. Bardzo się na niej wzruszyłem, aż dzisiaj napisałem do niej link taki. Nie wiem, jak się zapomniałem. Co się... Rajt, rit, rit. O świni, co śpiewa i słonicy. Piękna rzecz. Zobaczycie na tym linku, tam na Głos Sukcesu umieściłem w ogóle. Gość miał teatr i mu się teatr zawalił. O! To jest to. Nikogo to... On się załamał, ale nie załamali się ci, którzy mieli w sercu śpiew. Rozumiecie? I słoniczka, która śpiewała jak ta w tym... Taka czarna. Agata, przypomnisz mi? Whitney Houston. Co śpiewała jak Whitney Houston... A była wielką słoniczką. Śpiewała na gruzach tego teatru. Na gruzach. Czemu śpiewała na gruzach? Bo wierzyła w swój talent.
wiedziała, że ma to coś. Teraz nieważne, czy teatr stoi, czy nie stoi, ja jestem artystką. Nieważne, czy słuchają mnie, czy nie jestem artystą. Nie słuchają mnie, są głupcami. Nie chcą słuchać artysty. A właściciel teatru był załamany i oni przychodzą do niego i mówią, dawaj, chodź, co się martwisz? Jak to, co się martwię? Teatr mi się zawalił. Nic nie szkodzi. Robimy spektakl na gruzach. Ja się pytam, o co chodzi. Co mnie problem? Co ciebie problem? Jakaż moc do zmiany. Posiadasz ją. Jesteś jej właścicielem. Właścicielem. Nie musisz zapukać, Panie Boże, potrzebuję wstać. Mówię, Panie Boże, daj mi siłę, żebym wstał, daj mi siłę, żebym wstał. W ogóle, wiecie, co to jest w ogóle za rzecz? Potem mówi taki gość, Bóg dał mi siłę. Ja mówię, człowieku, ty masz pojęcie w ogóle takie, że się, ja nawet nie chcę o tym rozmawiać. Nie dał ci Bóg żadnej siły. Tyś tą siłę miał. To czemu wcześniej leżałem, a potem wstałem? Ja mnie powiem ci, mędrcze. Stało się tak dlatego, żeś rozpoznał, że możesz wstać. To kto to wstał? Ja czy Bóg mnie podniósł? Sam żeś wstał. Co ty uważasz, że Bóg chodzi, ludzi podnosi? Że on nie ma ciekawszych spraw? To on umarł za twoje grzechy i wstał z martwych w ciele, a potem w ciele poszedł do nieba po to, żeby teraz chodzić, się podnosić jeszcze? On ci dał Ducha Świętego i mówi, ale w razie czego na boku, pamiętaj moje dziecko, że masz specjalny do mnie numer. Rozumiesz? Jak Duch Święty nie zadziała w tobie, no bo to jest przecież możliwe z twojego punktu widzenia, to przekręcisz, a ja cię podniosę. Tak ludzie myślą. Co ciekawe, tak się modlą, takie stwarzają środowisko potem swojej wiary. To dziwne, to znaczy to jest nie dziwne, że nic nie mają. Rozumiesz? Bóg ci dał moc do zmiany. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który przybędzie dla was. Dla kogo on przybył, ten Duch Święty? Dla tych ludzi. Czemu Duch Święty przybył dla ludzi? Dlatego, że oni potrzebowali mocy. Rozumiecie? To dla nas zostało to zrobione. Dla nas otrzymaliśmy moc Ducha Świętego. I będą mi świadkami, czy też inni mówią męczennikami, oryginał mówi świadkami męczeństwa. Ten Martynus to jest świadek męczeństwa. To będą świadczyć o moim męczeństwie. I będą mieli absolutną siłę, tak, żeby nawet dla mnie umrzeć, a przede wszystkim, żeby dla mnie żyć. Moc trzeba przyjąć jako dar. Przyjąłeś moc jako dar, musisz to wiedzieć. Jako dar. Trzeba ją przyjąć przez wiarę. Nie oczekiwać, że ci przeskoczy jakiś ognik. Rozumiesz? Lub maleńki dreszczyk. I przyglądać się na YouTubie. Ten się trząsł, tamten się nie trząsł. Ten upadł, ja nie upadłem. Rozumiesz? Ilu z was w życiu, szczerze, w różnych częściach swojego chrześcijaństwa upadaliście pod mocą, dlatego że inni upadali, nie chcieliście być gorsi. No. Ja nieraz to byłem w takim stanie, byłem na początku mojego chrześcijaństwa w takim stanie zatwardziałości duchowej, rozumiecie, że mnie by w mordę ktoś dał, ja bym nie upadł. Upadałem, wszyscy upadali. Mówię, kurczę, rozumiesz, jeszcze niskie poczucie własnej wartości, mówię, trzeba leżeć. Będę leżał, a będę się trząsł. Jak ja wygenerowałem wstrząsy, przecież ja najlepszy w tym byłem. W wygenerowywaniu wstrząsów, palpitacji. W zakłamywaniu siebie byłem jeszcze lepszy. Potem przychodziłem do Boga i mówiłem w ogóle, Panie, posłuchajcie, co ja mówiłem, jak to nie było od Ciebie, bo nie wiem, w ogóle wiecie, miałem zrytą czachę. Ja uważałem, że ja Boga w jakiś sposób, ja chciałem z jednej strony mówić, w razie gdyby to nie było w porządku, to ja obmywam się w krwi Jezusa. Ale jak to jest w porządku, to niech tak zostanie. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, do jakiego stopnia ludzka psychika może być wywrócona do góry kołami. Wywrócona.
jakim człowiek może być, jakim człowiek się może zakłamać. Przez wiarę przyjmujemy Bożą moc, nie przez żadne inne rzeczy. Czyli wierzę, że mam. Wierzę, że mam. Wierzę, że mam. Wierzę, że mam. Ktoś przychodzi, kładzie na ciebie ręce, wierzysz o jakiś dar. Od tego momentu wierzysz, że masz dar. Rozumiesz, o co mi chodzi? Wierzysz, że masz dar. Trzeba zrozumieć dalej, że jest nam ta moc nieodzowna do życia, absolutnie potrzebna. To nie można jej bagatelizować. Czyli wierzę, że mam w sobie moc do zmian i to jest absolutnie mi potrzebne. Bez tego nie potrafię żyć, Panie Boże mój. Trzeba uznać, że moc to Bóg. Bóg to Bóg, Bóg to moc, moc to moc, moc to Bóg. Rozumiesz? To trzeba sobie wymieszać w środku wszystko. Jeśli ja mam moc do zmiany, to znaczy, że Bóg jest we mnie i działa. I trzeba jej używać odważnie i ustawicznie. Mocy trzeba używać, czyli trzeba wręcz w swoich modlitwach powiedzieć codziennie: Boże, jestem gotowy dziś na zmiany. Jestem gotowy dziś, aby używać mocy do zmian. Dziś. Jakaś zmiana dzisiaj, Boże, może? Wstajesz rano, jakaś zmiana, Boże? Może jakiś większy pakiet? Co zmieniamy dzisiaj, Panie, we mnie? Gdzieś tam? Rozumiesz? A nie funkcjonowanie w kwadracie. Jakiego mnie, Panie Boże, masz, takiego mnie masz. Rozumiesz? Człowieku, taki jestem. Coś się dzieje poza tym kwadratem? Nie, to nie, bo tu kwadrat jest. Rozumiesz? Tam nie mam, tam mnie nie ma. Trzeba rozmontować, staje jakaś zmiana, Boże. Coś zmienić. Kiedyś pamiętam, byliśmy na jakimś tam naszym wyjeździe takim kilka lat temu i przyszliśmy wcześniej na śniadanie jakoś, ja wziąłem, poprzestawiałem ludziom rzeczy na stołach. Jaka to była konsternacja. Przyszli ludzie, ale tu siedziałem wczoraj, ja mówię, no to co? I stoję, ale nie, no to nie twoje miejsce. A czyje? No weź sobie inne znać. No. Potem o tym rozmawialiśmy. Ja mówię, o co chodzi? Dlaczego? Mówię, dlaczego tu siedzisz? No bo tu wczoraj siedziałem. Ja mówię, ale wczoraj nie ma. Langoliery zżarły. Nie ma wczoraj. Nie ma. Nie ma wczorajszego twojego miejsca, wczorajszej twojej historii. Bo stare przeminęło. Dzisiaj siedzisz gdzieś. Gdzie mam siedzieć? Ja mówię, gdzie chcesz, a nie tu. Bo to jest miejsce w kwadracie. Musisz wyjść poza schemat. Jezus został ukrzyżowany gdzie? Poza bramą. Wyszedł poza schemat Jeruzalem. Dał nam proroczy obraz, że brama do nieba jest poza schematem. A rozumiecie? Brama do nieba poza Jeruzalemem. Poza. Poza. Poza murem. W środku tam była infrastruktura zesztywniałej religii. Wiecie, że jak się człowiek utrzymuje w swoim życiu bez zmian, to sztywnieje, sztywnieje. Robi się sztywny. Ja mówię, zmień coś, co, cokolwiek, nie wiem, cokolwiek. Nawet wolę, żebyś zgolił sobie pół włosów, a pół zostawił, na przykład na tydzień. Po co? Żebyś spojrzał na potrzebę bycia elastycznym. Jeśli nie możesz inaczej, to sobie zrób taki behawioralny, taki myk, rozumiesz? I pochodź tydzień, popatrzą, będą patrzeć, co ci się stało, powiedzą na ulicy, będą wytykać palcem, one mówią, jestem człowiekiem zmiany. Rozumiecie? Ja byłem tak człowiekiem skupionym na tym, abym w czyichś oczach był poważany, że musiałem do tego zastosować różne techniki. Wiecie, o co chodzi? Dla mnie wejść w miejsce, w którym nie jestem poważanym, wymagało tego, żebym sam tam poszedł. Krótko powiedziawszy, samemu podłożył głowę pod czyjąś nogę.
Musiałem samemu to zaplanować. W ogóle ja dzisiaj rozumiem świetnie, jak Jezus zaplanował swoją śmierć. On to zaplanował, bo na Niego nikt by się nie rzucił, no. Ja tu, jak robimy te studium, w ogóle ostatnio mówiłem ludziom, mówię, zobaczcie, mamy Jezusa i przychodzi po Niego ekipa z mieczami, z dzidami, z tarczami i mówią tak, gdzie On jest? A On mówi, jestem, a oni chlast i leżą. Ja się pytam, jak takiego gościa zawinąć? Hancocka oglądaliście? Hancocka? Weź Hancocka w ogóle, człowieku, do pudła go. Żeby Hancock poszedł do więzienia, to jest super bohater, obejrzyjcie Hancocka, ktoś nie oglądał, to trzeba było, potrzebny był gość, terapeuta, żeby go przekonać. On mówi, to będzie dobrze, jak ty pójdziesz do więzienia. Bo on nie mógł być. Gdzieś tam minister sprawiedliwości w telewizji grozi palcem, mówi, panie Hancock, mówi, złamał pan wszystkie zasady Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Musi się pan ugiąć pod Konstytucją. Jak się on ma ugiąć? Jak on jest taki nieśmiertelny. Ma moce ponadnaturalne. Teraz co zrobi z Hancockiem? Jak co? No on idzie do puchy. Dobra, poszedł. Ten moment, on wychodzi z autobusu, idzie do więzienia, bo chce się zmieniać i jest przykuty w tych swoich pomarańczowych takich tych i przykuty za nim jest tam z 10 takich więźniów i on idzie, szarpną ich, oni leżą, on ich wlecze i idzie do celi. I na terapii siedzi, to jest mistrzostwo świata, bo na terapii idzie i siedzi na terapii. W ogóle, wiesz, super bohater na terapii w pudle, no nie? Siedzi i on tak, tutaj wiesz, tu się uzewnętrzniają ludzie, mówią, chcesz coś powiedzieć? Nie. Nie. I jest pokazane, jak się łamie i na której z tej terapii siedzi, powiesz nam coś? A on, jestem Hancock, trochę pije. Bo to super bohater, co w ogóle wali gorzały, jest jak Menel się zachowuje, nie? Ale co musiał zrobić? Podjąć decyzję o zmianach. Jesteś narodzony z Bożego Ducha człowiekiem, nieśmiertelnym w duchu. Żebyś się zmieniał, to wielokrotnie musisz sam sobie stworzyć środowisko do tego. Możesz być za silny. Za silny możesz być. Niektórzy mogą być zbyt lękliwi, a inni za silni. Ale zmiana jest na twoje konto. Na pozytyw idzie. Rozumiesz? To wpływa na rozwój twojego konta. Ono rośnie, puchnie. Gdy ty decydujesz się, aby się zmieniać, to Boża moc działa w tobie, czyli sam Bóg świadczy o tobie. Moc działa wtedy, gdy ty wierzysz w 100% w zastępczą ofiarę Jezusa. Zobacz, objawienie Jana 2,8. Masz moc, 3,8. Masz moc. Od jakiego momentu? Od momentu przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ty nie wyciągaj jakichś dodatkowych rzeczy. Narodziłeś się z Bożego Ducha? Amen. Mam moc. Mam moc. Moc masz na stałe. Na stałe. Nikt ci tego nie może odebrać. Nie oznacza to, że ustawicznie widzisz przejawy tej mocy, że to się bez przerwy manifestuje. Nie. Chodzi o to, że twoje nastawienie na zmiany będzie powodowało, że moc w odpowiednim czasie będzie działać. Chcę zmian. Działać będzie moc. To tak jak dzisiaj powiedziała Anita, że no właśnie, powiedziałem, kto ma chory nadgarstek. Jeśli to było słowo wiedzy, bo to mogło być rzeczywiste słowo wiedzy, ale ktoś mógł nie wstać. Czy ona powinna przyjąć porażkę? Absolutnie. Mówi, jak nie wstał, to nie. Idę dalej uwalniać słowo wiedzy. Amen. Dlaczego? Bo ona ma słowo wiedzy. Jest szczęśliwą posiadaczką jednego z charyzmatów Ducha Świętego. No to co teraz robi? Chodzi, używa. Gdzie? Wszędzie powinna używać. Wszędzie używać. Coś nie wypali? Trudno. Stracisz twarz, wykpią cię. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli dobrze. Czyli zmiana. Czyli miejsce na nowych przyjaciół, na nowych znajomych. Ktoś, jeżeli są ludzie, którzy nie chcą ciebie z twoimi darami, znaczy nie chcą ciebie. Rozumiecie? Jak ktoś nie chce mnie z moimi darami, z moim powołaniem, to znaczy, że mnie nie chce. Rozumiesz?
Największym wrogiem mocy jest niedowiarstwo. Kiedy nie wierzysz, że masz tą moc, to przede wszystkim nie dojdzie do zmiany. Nie pobłogosławisz się, kiedy nie dowierzasz. Czy mam na pewno? A na pewno? A na pewno? Są ludzie, którzy cały czas sprawdzają. A mam? A mam? Rozumiesz? No, kiedy się modlę o chorych, modlę się, mówię, słuchaj, idź, złóż świadectwo ze swojego uzdrowienia. Nie wydzwaniam do niego, jak tam, lepiej, lepiej, lepiej. Jest dobrze, jesteś zdrowy. Rozumiesz? Zdrowy jesteś. Skąd wyrasta niedowiarstwo? Z humanizmu, z religii i z zaburzeń duszy. Stąd niedowiarstwo. Czy aby na pewno, czy aby w tym środowisku, czy to jest poprawne? Rozumiesz? Kiedyś pojechaliśmy z Norbertem do kościoła katolickiego i z takim jeszcze jednym chłopakiem lata temu. Na koniec Polski. Rozmawiamy z tym księdzem. On mówi tutaj, słuchajcie, wierzący ksiądz narodzony z Bożego Ducha służył Bogu jak umiał. Wiecie, jak służył Bogu? Zobaczył nas w internecie i na jednej mszy, pod kociec mszy, tam gdzie są ogłoszenia parafialne, powiedział tak. Do wszystkich tych, którzy teraz te karteczki, takie były karteczki do spowiedzi przed bierzmowaniem. I tam jak się poszło do spowiedzi, to ksiądz podpisywał tą karteczkę, że się było już u spowiedzi, że już jest odhaczone. Nie? I tam w ogóle trzeba było też chodzić na takie spotkania i to, na tych karteczkach był taki różaniec i te różanie trzeba było połączyć. No i to te wszystkie spotkania plus ta spowiedź, to było to, że dopuszczają cię do egzaminu w ogóle na te bierzmowanie. No i to taka procedura. I on między innymi powiedział takie coś do nich. Nikogo z was nie dopuszczę do bierzmowania, jak ich nie wysłuchacie. Taki odebrał prowadzenie od Boga, więc nas zaprosił, rozumiecie? I miał plik karteczek tych końcowych, rozumiecie? I zaprosił wszystkich, którzy mieli pójść do bierzmowania i ich rodziny. I ja się stoję za tym ołtarzem i się pytam do niego, mówię, ale to jakieś reguły? A on mówi, nie no, mówi, głoście słowo. I poszedł z tyłu usiadł z tymi karteczkami. Amen, mówię. No i poszliśmy po bandzie. Do nawrócenia, od razu zacząłem od tego, mówię tak. To, że się obmyliście wodą jako dzieci, nie prowadzi was do nieba. I tylko patrzyłem na księdza w ogóle. Nie? Tylko patrzyłem, nic nie robi, mówię, siedzi. Wszyscy do Jezusa tam przyszli. Jak my wezwaliśmy, kto chce oddać życie Jezusowi, wszyscy wyszli. Do uzdrowienia, do uwolnienia, do wypełnienia Duchem Świętym, wszystko mieliśmy. My tam nie wiem, ile siedzieliśmy. Rozumiem? Tak załatwił w ogóle cały temat ksiądz. I teraz o co chodzi? Ja w żadnym wypadku nie próbowałem spłycić tego, co ja tam robiłem. Bo by niedowiarstwo przyszło do mnie. I moc by się zatrzymała. Nie mogłem ulec systemowi religijnemu. Nie mogłem. Rozumiecie? Nie mogli skorzystać, nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Dzieje apostolskie 6:10. Aby moc działała w idealny sposób, potrzebna jest mądrość. Bóg chce właśnie, abyś rozwijał się w mądrości. Nie szukał mocy. Bóg chce, żebyś uznał, że moc masz. Bóg chce, żebyś uznał, że zmiana jest ci potrzebna. Bóg chce, żebyś korzystał z tej mocy i w te zmiany wchodził, bo to cię do sukcesu będzie prowadzić. Ale co masz oprócz tego zrobić? Szukać u Boga mądrości. Czyli jakie rzeczy muszę zrobić, Boże? W jaki sposób podejść do różnych moich w ogóle dziwacznych przekonań, żeby to działało. Może potrzebuję tak, a może potrzebuję tak. Nieważne, że wszystkim innym tak to wychodzi, ale mi to nie wychodzi. Ja muszę czegoś innego, Panie Boże. Jak do tego dojść? Co ja muszę zrobić?
Jak ja się muszę przełamać? Jak ja się muszę przełamać? Na przykład mój przełom, jeżeli chodzi o ewangelizację, był związany z tym, czy był z paroma rzeczami, ale przede wszystkim z tym, że ja patrzyłem, jak mnie postrzegają ludzie. Dla mnie było to ważne, jak mnie postrzegają ludzie. Ważne było też dla mnie, czy to, co ja robię, i to też niskie poczucie własnej wartości, rzeczywiście jest z Boga. Rozumiecie? Ja nie dowierzałem w to wszystko. Musiałem się z tym uporać. Musiałem coś zrobić. Musiałem przestać sprawdzać. Musiałem liczyć, na przykład zachowywać się w taki sposób, który był jakby przeciwny temu, aby być szanowanym. Ja w ogóle swoją służbę zaczynałem w taki szacowny sposób bardzo. Taki bardzo szacowny. To był taki szacowny, ten szacowny sposób, on miał na celu takie jakby nieskonfliktowanie się ze społeczeństwem. Takie, no wiedziałem, dobrze, Boże, kiedy prześladowania, to prześladowania, ale generalnie, żeby się z tym nie skonfliktować od razu. Tak nie, bo mnie uczono, że nie spal gruntów, jakby nie bądź za bardzo wobec kogoś jakiś taki ekspansywny, bo coś tam, coś tam, coś tam. I ja się tym nafaszerowałem. Ja naprawdę byłem bardzo poprawny. Bardzo byłem poprawny. Bardzo byłem poprawny. A potem zacząłem, to co powiedziała Anita, nie, ja mam być sobą. Ja nie wiem, może ktoś przez tą poprawność dobrze robi. A ja będę, jaki jestem. Jedni mnie odrzucą, inni nie. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ja jakby nie wkręcę się w ten system zaspokajania. Muszę szukać mądrości. W jednej sytuacji tak, w drugiej inaczej. Rozumiecie? I dlatego postawiłem na zrównoważony rozwój. Bo zobaczyłem, że im więcej będzie zrównoważonego rozwoju w moim życiu, to ta mądrość będzie się ładnie mi rozkładać i wtedy ja będę mógł bardzo prosto korzystać z mocy. Bardzo prosto. I też żadna zmiana nie będzie mi straszna. Wiecie, jak ja pilnuję, żeby nie być przyzwyczajonym do różnych rzeczy? Ja tego pilnuję. Rozumiecie? Jeden kościół, który dziś jest religijnym kościołem w Warszawie, kiedyś nie był, on na przykład dbał o to, żeby w uwielbieniu nigdy nie wpaść w schemat. Oni bardzo o to dbali. Tam byli wykwalifikowani muzycy. Ludzie po szkołach muzycznych. Rozumiesz? Ich tam było dużo, takich muzyków. Po prostu muzyków, typowych muzyków. I oni robili sobie próby i oni naprawdę dobrze grali. I wiecie, o co oni dbali? Żeby nigdy jakość ich uwielbienia nie przerosła treści duchowej. Ci muzycy, wiecie, co oni musieli robić? Wielokrotnie łamali schematy. My nie! Ja nie popłynę tutaj w tą stronę, prawda? Bo to załamie atmosferę duchową. To byli muzycy. Tam nie było jeden, dwóch, tylko oni w zasadzie, tam rzadko kto nie był muzykiem. Tam w ogóle się nawrócił cały zespół rockowy. Czynny, działający zespół rockowy. Rozumiecie? I oni wszyscy przyszli do tego kościoła. Oni dbali o to, żeby w schemat nie wpaść. Oni nie martwili się, że coś tam się popsuje. Co się popsuje? To jak w miłości. Czasem coś się psuje. Coś, kurczę, nie gra czasem. Rozumiesz, o co chodzi? No tak jest. Nie wszystko się wklei idealnie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo gdzie by było miejsce na wybaczanie? Tak? Nie można było z tego błogosławieństwa korzystać. Jesteś zatem zabezpieczony i uzbrojony w moc. Zabezpieczony i uzbrojony. Musisz być, odpowiedzieć sobie sam sobie, czy ty jesteś tego świadomy? W pełni świadomy, czy ty się z tym identyfikujesz? Czy jesteś w stanie usiąść sobie sam w domu i powiedzieć, ja twoje imię i nazwisko rzeczywiście mam w sobie moc.
Ja mam w sobie moc. Gdyby mnie dzisiaj zrzucono z samolotu, ze spadochronem, bym tam zeskoczył i miał przy sobie nóż i zapałki, to ja tam zbuduję w ogóle coś Bożego. Bo mam w sobie moc. Wszędzie, gdzie się, kurczę, zjawię, to ta moc będzie we mnie. Jak będziesz miał takie zgrzyty, ale naprawdę, czy coś, to jest diabeł, to diabeł. Rozumiesz, o co chodzi? To jest on właśnie, to on. Gdzieś tam ci siedzi na jakichś twoich deficytach. Gdzieś tam cię drapie w głowę, w środku. Bo ma możliwość, ma takie siedzenie zostawione, taki ustęp skalny. Siedzi, macha nogami, rozumiesz, i cię drapie w głowę. I mówi, to nie do końca tam, tak. To diabeł jest. Bo prawda jest taka, że ta moc jest w tobie. Musisz być tego pewny. Dlatego jest napisane, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę. To znaczy, że masz moc do każdej zmiany. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Oswój się z tym, że wszystko możesz. Wiesz od razu, po czym poznasz, że się oswoiłeś? Nie będziesz się uskarżał. Do nikogo. Ani do siebie, ani do Boga, ani do ludzi. Nie będziesz się uskarżał. Jak będziesz czuł się w środku podle i demony cię będą biły pałkami po głowie, rozumiesz, będziesz, to ty będziesz, zaraz, to wszystko jest jakaś bzdura. Ja mam moc. Ja mogę dokonać każdej zmiany. Każdej zmiany. W ogóle wiesz, że możesz dokonać każdej zmiany. Każdej zmiany. Każdej zmiany. Każdej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Nie wolno ci tylko wątpić i bać się. Nie wolno ci tego zrobić. Możesz wszędzie dotrzeć. Możesz wszędzie pojechać. Możesz wszystko zrobić, co chcesz. Wiecie, że są ludzie, którzy często w bardzo haniebny sposób, w świecie ludzie, potrafią zostawić wszystko to, co mają, przenieść się zupełnie gdzie indziej, potrafią poranić ludzi, kupę ludzi poranić, przenieść się gdzie indziej i rozpocząć absolutnie nowe życie. Przecież to w świecie się dzieje notorycznie, no. Są ludzie, którzy potrafią po prostu pojechać na drugi koniec świata i tam rozpocząć sobie życie. Ktoś powie, no tak, oni uciekają. Ja nie wiem, co ich pędzi. To trochę to nie jest ten temat, jakie są ich intencje. Prawda jest taka, że w ogóle człowiek ma w siebie wmontowany ten moduł. Można rzeczy zmieniać. Rozumiecie? Wszystko to, co widzimy, jest zmianą jakąś. Obejrzyj sobie średniowieczny zamek. Zobacz, jak oni tam mieszkali. Co się stało? Zmieniło to się. Ktoś powie, no tak. I to jest taka często taka dyskusja. No bo teraz jest cywilizacja. O wiele bardziej do przodu posunięta. Ale mówię, dlaczego? Bo na przestrzeni lat jacyś ludzie decydowali się na zmiany. Mówili, to nie będzie tak, tylko będzie tak. To nie będzie tak, tylko będzie tak. Dzisiaj chodzimy w takich ubraniach, wiecie czemu? Bo pewni ludzie nam to wymyślili. Że to jest tak modnie. Byś się w tym stroju przeniósł do czasów Jezusa, rozumiesz? Byś tam stanął, idziesz tak jak teraz stoisz, sobie obojętnie, który z nas jest jak ubrany. Mężczyzna czy kobieta. I teraz w ogóle przenosi nas w czasy Jezusa, Jeruzalem i pierwsza rzecz to byś kamieniem dostał w głowę. Natychmiast jakiś pobożny Żyd czy Żydówka walnęliby w ciebie kamieniem. Wiesz, o co chodzi? Będziesz w ogóle bu, co ty? Bu. A jakby cię na teren świątyni przeniosło na przykład, jakąś tam dziewczynę uszminkowano na przykład. Cię przeniosło ta Kaśka tam na teren świątyni, koniec po robocie. A dzisiaj to normalnie przyjęte. Dlaczego? Bo ktoś to wymyślił. Ktoś wymyślił, żeby kobiety nosiły leginsy takie przyległe, żeby to było w ogóle widać, że to chodzi o ciało. Że kobieta ma ciało.
Rozumiecie? Kiedyś facet napisał w internecie: dzięki ci Boże za leginsy. Rozumiesz? No tak, no bo to dla facetów, no proszę cię. No. No czy takie coś, no przyległe do ciała generalnie, jak to się tam zwał, tak zwał. Podkreślające kształt ciała. Bo ktoś to wziął, wymyślił, jakąś zmianę ktoś zrobił, jakąś zmianę. Faceci chodzili w sukmanach kiedyś, takich długich, przepasani sznurami. Rozumiesz? No moda wraca akurat. No. Wraca moda. Dzisiaj dochodzą do wniosku, że w sukmanach też by dochodzić. Wczoraj widzieliśmy, z Agatą przyglądaliśmy się na takie... Będą, już się szminkują, robią botoks i tak dalej. Ale co, ktoś to wymyśla, ktoś to wprowadza. Jakieś... Zobaczcie, i teraz o co chodzi? Człowiek ma w sobie wmontowane, każdy człowiek, w nasze mózgi są wmontowane formuły zmian. Tylko my, jako narodzeni z Bożego Ducha, mamy rozeznanie i mamy kompletną moc. Kompletną. Bo ci ludzie, którzy poprowadzali zmiany na świecie, to najczęściej to były zmiany niekompletne, częściowe. Najczęściej. A ty masz w sobie moc do kompleksowych zmian, które przyniosą ci sukces. Uwierz w to. Trzymaj się tego. Bądź tego świadomy. Wyznawaj to. Wstań rano, powiedz: mam moc do zmian. W ogóle kocham zmiany. Halleluja. Boże, kocham zmiany. Boże. Dziś coś zmienimy, Panie. Coś zmienimy. Rozumiesz? Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się w imieniu Jezusa i ogłaszamy, że będziemy używać tej mocy, którą w nas zdeponowałeś. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że posiadamy tą moc, że zmiany nie są dla nas ani bolesne, ani problematyczne, ani się ich nie boimy. Ogłaszamy, Boże, też, że jesteśmy mądrzy i tą mądrość od Ciebie będziemy czerpać przez cały czas, aby być coraz bardziej mądrymi, aby tą mocą zarządzać coraz lepiej, coraz subtelniej i coraz efektywniej. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Amen. Kochani, teraz tak. Kilka szybkich informacji. W niedzielę oczywiście... Aha, zanim zacznę od tego, pamiętajcie. 18, 19, 20 marca mamy konferencję. Już, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, proszę brać sobie wolne, modlić się o to, żebyśmy byli uczestnikami tego wszyscy. W przyszłym tygodniu normalnie nabożeństwo w niedzielę, w środę modlitwa wstawiennicza, o 20:00, 18:00 studium biblijne. I teraz... Zanim jeszcze przejdę do tych technicznych rzeczy związanych tutaj z tą pomocą dla Ukrainy, to tak, ja chciałem jedną rzecz powiedzieć, i o której zapomniałem powiedzieć ostatnio na spotkaniu. Chciałem to mówić tylko do stawienników, ale zrozumiałem, że to jest za małe grono. Chodzi o to, że chodzisz w Duchu Świętym. I każdy z nas ma zdolność do widzenia i słyszenia w Duchu Świętym. I ja bardzo często się tutaj spotykam, u nas w kościele, z takimi rzeczami, że coś się wydarza i ktoś potem przychodzi i mówi: ja to wiedziałem. Moje pytanie: dlaczego żeś tego nie powiedział wcześniej? Bo ja ci wierzę, że ty widziałeś. Musicie być na to czujni. Nieważne, może coś sobie roisz. Wolę usłyszeć Twoje urojenie, niż mieć sytuację, że mogliśmy o czymś wiedzieć na poziomie proroczym, a się nie dowiedzieliśmy. Ja wolę urojenie Twoje usłyszeć. Nikt od tego nie zginie. Jeżeli Twoje poselstwo, które będziesz miał, poselstwo, informacja będzie urojeniem, to bardzo szybko będziemy wiedzieli, że to jest urojenie, bo chodzimy w Duchu Świętym i sobie to oceniamy. Ale bardzo was proszę, przyjdźcie do Boga i powiedzcie: Duchu Święty, ucz mnie, jak mam przekazywać
informacje, które uważam za prorocze. Nie bój się tego robić. Każdy z nas chodzi w Duchu Świętym. Masz sen, masz wizję, masz przekonanie. Napisz SMS-a do Ewy. Niech to będzie w bazie. Rozumiecie? Możesz też do mnie napisać, ale lepiej, żebyś napisał do niej. Zawsze mówię, wszystkie lepiej, żeby pisać do niej, wtedy, bo ja mam różne rzeczy inne do zrobienia. Chyba, że coś jest o niej, to wtedy do mnie. No tak, żeby nie mogła, po co się ma martwić jakimiś rzeczami. No, no po, nie, ale bo my to tak robimy. Po co mówić komuś, że coś jest w jego życiu problemem, jak częstokroć powiedzenie takiej rzeczy, czasami ludzie właśnie przychodzą, mówią, miałem sen w nocy, że umarłeś. No kurczę, dobra, zaraz, no dobrze, no miałeś ten sen, no ale dobra, zanim ty pójdziesz i wychłeptasz tej osobie ten sen, że on umarł, tak, to może lepiej go dać wstawiennikom. Może najpierw lepiej im, czy nawet mi napisać, ty miałem w ogóle sen, że tam ktoś umarł. Jak umarł? Wziął go samochód, rozjechał. Dobrze, w porządku. Zanim do niego pójdziesz i go poinformujesz, rozumiesz, a to się jeszcze często okazuje, że się idzie, tam się pójdzie do silnego w duchu człowieka, a jak się pójdzie do człowieka, co się niedawno nawrócił, to ten przestanie samochodem jeździć. Rozumiesz, o co chodzi? No taka jest prawda, bo to dobre jest słowo gdzie? W odpowiednim czasie. Tak mówi Pismo Święte, no dobre jest słowo w odpowiednim czasie. A nie chłop tam, miałem taki sen o tobie. Rozumiesz? Spokojnie, zweryfikujmy to. Jest po to, uczymy się tego weryfikowania, żebyśmy to weryfikowali. Ale nie zostawiajmy tych rzeczy. Coś się dzieje. Wszyscy chodzimy w Duchu Świętym. Tak jak Agata nieraz mówi, nie każdy jest prorokiem, ale Duch Święty to jest duch proroczy. I możesz mieć na podstawie daru Ducha Świętego wiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. Jak ty o tym nie powiesz, to my temu nie zaradzimy, bo wiecie, o co chodzi? Przyszłość nie jest ostateczna. My żyjemy w Chrystusie Jezusie. My przyszłość możemy co? Zmieniać, bo mamy moc do zmian. To, że ktoś widział, że ktoś zginął w wypadku, to nie znaczy, że my nie możemy tego zatrzymać. To nie jest Stary Testament. Przed prorok powiedział, pyk, stało się. Nie. Dzisiaj przychodzi taka osoba, mówi, to i to się stanie. Zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Rozumiesz? Zaraz to załatwimy. Tak, żeby się nie stało. Więc to jest mega ważne, nie? Mówmy o tych rzeczach. Nie bójmy się też, że głupoty jakieś mamy. Może będziemy mieć głupoty. Nic nie szkodzi. Głupoty wywalimy do kosza. I nikt się na nikogo nie obraża, że ktoś ma głupoty. Już, słuchajcie, już nie jesteśmy w tym miejscu, tutaj w kościele, żebyśmy się martwili tym, że ktoś się pomylił. Błagam, no. Każdy się myli. Tak? Chodzi o to, żeby w ogóle iść do przodu i się w ogóle nie zatrzymywać, tak? Więc o to proszę. Zaraz po spotkaniu chciałbym, żebyśmy zrobili dzisiaj szybkie, nieplanowane spotkanie liderskie. Króciutkie, bo mamy jeden temat tylko na tym spotkaniu. Ja nie wiem, czy tam pójść na górze, czy tu sobie usiądziemy może, żeby po prostu szybko na górze. To pójdziemy na górę. Pójdziemy na górę tam gdzie zwykle, bo musimy wziąć też na online Norberta i Anitę. Parę minut nam się zejdzie, ale chcę, żebyśmy ten temat mieli za sobą. Od razu po, żebyśmy nie czekali, tylko od razu po. I teraz tak, w temacie tych rzeczy, które mamy przynosić tutaj dla ludzi z Ukrainy. Dzisiaj lub w środę, prawda, znaczy na modlitwę wstawienniczą, trzeba to wszystko przynosić, bo w czwartek to będzie zabrane. I teraz musimy wiedzieć, ile tego jest, bo Wiktor będzie jechał kombiakiem z Bydgoszczy, tam do Magdy, do Starachowic i on po to może przyjechać, ale jeśli się okaże, że będziemy mieli tego więcej, to trzeba będzie, żeby Magda przysłała tutaj samochód, bo mają samochód duży i tutaj przyjedzie i to się załaduje po prostu, nie? W czwartek rano. Do Bydgoszczy?
Chyba nie, Asia, bo szkoda. Szkoda twojej, wiesz, bo po co masz, bo to wiesz, niech one wszystkie będą, wiesz, na miejscu. Wiktor może coś będzie miał, my też nie wiemy ile. Ja się z nim skontaktuję, ale przypuszczam, że samochód będzie potrzebny większy mimo wszystko. No, no to weź mikrofon. Przyjaciele, więc w związku z tą Ukrainą, ponieważ jestem w tym biznesie hotelarskim, więc jakby dzwoniono do mnie, czy byłabym w stanie i czy mam chęć przyjęcia jakichś uchodźców, więc jestem zadeklarowana, ponieważ mam pewne wolne miejsca, ale też rozmawiam z fundacjami, szczególnie takimi od dzieci, żeby przejąć, żeby po prostu przejąć jakąś fundację, która się opiekuje na przykład dziećmi i to już bym robiła jakby na własny koszt. Natomiast i jeszcze jedną taką rzeczą, to ja nawet rozmawiałam tutaj z Agą Zedleską, że ja będę chciała pojechać na granicę, bo będzie tam bardzo dużo osób, które będą na pieszo ponoć będą puszczane, żeby te osoby po prostu im pomóc przewozić. Więc jeżeli są ludzie zainteresowani na przykład, że ktoś by chciał pojechać, czy kierowca ze mną, to by było super. Na pewno pod koniec tego tygodnia planuję taki pierwszy wyjazd. Więc jeżeli są osoby, które byłyby zainteresowane na przykład, kiedy te osoby tu przyjadą do Pruszkowa, gdzieś ich tam zakwaterujemy, więc jeżeli są osoby, które chciałyby się po prostu w to zaangażować, to również zapraszam do kontaktu. Okej. Okay. To tu i teraz idąc, wychodząc też z tego, chciałem powiedzieć tak, ponieważ tutaj rozmawialiśmy sobie z Michałem rano i jest taka też koncepcja, no. Bo jeszcze jedna rzecz, to może coś, nie wiem, czy z Michałem, czy bo na przykład ja już mam na przykład zapytania z Australii. Ludzie się mnie pytają, bo chcą przekazywać finansową pomoc, żeby ta pomoc na przykład, żeby do nas na przykład spłynęła tu, czy nie wiem, czy do której fundacji, to możemy o tym porozmawiać. No, no, ale, no to zaraz sobie to ustalimy, jak to zrobić. Tak, nie? Bo chciałabym na przykład taką pomoc, która by płynęła z Australii, właśnie wykorzystać tutaj przez nasz kościół, do pomocy tutaj już jakby na miejscu. Okej. Okay. No. Dobrze, w takim razie idąc tym tropem, rozmawialiśmy sobie, bo mamy takiego znajomego, do którego ja mogę zadzwonić i powiedzieć też, że jeśli ktoś tutaj z kościoła będzie chciał wziąć do siebie, do domu, jako jakoś uchodźcę. Jeżeli ktoś będzie miał taki to musisz mi o tym powiedzieć. Generalnie, jeżeli chodzi o uchodźców, to tak jak mówimy, są kobiety i dzieci. Jeśli ktoś z was miałby taki pomysł, ja potrzebuję o tym po prostu wiedzieć personalnie, powiecie mi, że tak, ja chcę jedną osobę na przykład tam z dzieckiem, mogę wziąć. O innych rozwiązaniach będziemy sobie za chwilkę rozmawiać tutaj z liderami. Natomiast jeśli taka będzie tutaj chęć, będzie ktoś chciał, no to proszę mi powiedzieć i sobie to będziemy już dalej ciągnąć, nie? Co dalej? To wszystko. Wszystko? Państwo chcieli się coś rzec? Nie? Okej. Okay. Dobrze, tak stoicie. Dobra,